1 września. Witam Was, drodzy, bardzo serdecznie ze słonecznej Jerozolimy, z miejsca szczególnego dla wszystkich chrześcijan. I z tego miejsca zapraszam, byśmy wysłuchali słów, które proponuje nam dzisiaj przewodnik z Biblią na co dzień. Pierwsze z nich czytam w Księdze Tenu, gdzie w 3 rozdziale, w 57 wierszu tak czytam. Zbliżyłeś się do mnie, gdy Cię wzywałem, mówiłeś, nie bój się. Zaś drugie to fragment z Ewangelii według świętego Jana, gdzie w 16 rozdziale, w 24 wierszu te znajdujemy słowa. Proście, a weźmiecie, aby radość Wasza była z Was. Drodzy, jesteśmy w miejscu szczególnym dla wszystkich chrześcijan, miejscu, które przypomina nam o tym, co czynił dla nas Jezus Chrystus. Ale dzisiejsze słowo mówi też o tym, że Jezus pozostawia nam swoje słowo, swoje obietnice i swoje zachęty. Jedną z nich dzisiaj czytamy, proście. I kiedy myślę o tym słowie, to zastanawiam się, na ile ja pamiętam o wszystkich obietnicach, o ile ja pamiętam o wszystkich zachętach, które znajdujemy w słowach Jezusa Chrystusa, bo sam często zapominam, że zwłaszcza wtedy, gdy przychodzi trud, kiedy przychodzą trudne momenty, myślę, że jestem zdany sam na siebie, a mogę prosić i mogę pamiętać. O tym też mówi nam dzisiejsze słowo z Księgi Tenów. Wtedy, kiedy Jeremiasz przeżywał trudny czas, przypominał sobie to, co uczynił dla niego Bóg. Dlatego pamiętajmy o tym, co dla nas uczynił Jezus Chrystus i pamiętajmy, jakie zostawił nam słowa, jakie obietnice, jakie zachęty. Jeszcze raz pozdrawiam serdecznie. Zostańcie z nami.